Dobrze, wydaje się, że już jest transmisja. Super, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Robercie i Madaju. To co, udostępniam ekran, przeczytajmy sobie najpierw, co już udało nam się przetłumaczyć. Dobrze, tu udostępnię. No dobrze. Widzicie już tekst? Na razie nie. Chwilę, może to odpalić. Jest. Jest? Dobra, no to fajnie. I też mam prośbę, żebyś powiększył. Dobra, Bo jednak na małych ekranach to jest trochę. tutaj to. Trzeba się namęczyć. A jak ktoś już przez telefon to będzie oglądał, to już. No, cześć, cześć, Mirku, witam. To co, przeczytajmy sobie najpierw inwokację, pierwszy rozdział tylko po polsku i drugi rozdział już zaczniemy w sanskrycie. Z niego świata powstanie koncypuje się, sam włada rzeczy on zna, sercem wysnuł Brahmana prapoecie, co uczonych tumani wskroś. Ognia, wody i ziemi, przemieszanie w nim bez fałszu, jak cechy trzy, blaskiem miraż rozprasza nieustannie swym, ku prawdzie kierujmy myśl. Siardula Wikrita. Strofa, taki metrum, tak, też jeszcze siardula. Prawo z fałszu. Przepraszam bardzo. Ula, kochana, nie mogę teraz, prowadzę zajęcia. Już wyciszam. Prawo z fałszu wyzbyte w Bhagavacie tej, co wieszcza utworem jest, tu zacnych tematem, co bez zazdrości są, realna prawdziwa rzecz. Czy coś innego potrzeba, gdy ta tutaj co usuwa cierpienia trzy? Boga w sercu pochwycą ci spełnieni w nich, po chwili posłuszni zaś. Witam. I zmienia się metrum. To z drzewa pragnień Wedy owoc upuszczony, co z nektarem ust Śuki ciekłym zespolony. Po kres dni swych wciąż pijcie sok bagawatowy, znawcy smaku wrażliwi na ziemi przez chwilę. I po tej inwokacji zaczyna się już treść, a przenosimy się do lasu najmniejsza. W ziemi bogów cnej najmniejszy, Siaunaka i inni wieszcze ofiar tysiąc wypełnili, tak dla niebios, jak i świata. Dnia pewnego o poranku w ogień wlali swe objaty i z szacunkiem zapytali barda pierwej go uczciwszy. Rzekli mędrcy, ty pojąłeś obec grzeszny i głosiłeś wszak purany i eposy, a wraz z nimi wszelkie dzieła normatywne, które to Badarayana, pierwszy pośród znawców Wedy oraz mędrcy, co pojęli byt i niebyt dobrze znają. Znasz to wszystko w zgodzie z prawdą przez ich łaskę, o kochany, gdyż mistrzowie nawet sekret lubemu uczniowi zwierzą. Tu i teraz długowieczny, racz nam wprost o tym powiedzieć, co uznałeś niewątpliwie ostatecznym dobrem ludzi. Pierwsze pytanie. Ludzie w tym eonie kali, zwykle krótki wiodą żywot, otępiali wolnej myśli, lichym szczęściu udręczeni. Są rozliczne mnogie sprawy do słuchania dział za działem, zatem tutaj mów nam prawdę o esencji, którą zebrał swą rozwagą dla korzyści, dzięki której jaść jest rada. Drugie pytanie i fraza Jenatma Sutra Siddhati będzie nam się powtarzać w drugim rozdziale. Bardziej wiesz o pokój z tobą, co chciał czynić pan Satwatów, Bóg, co zrodził się z Devaki, oraz ojca Wasudewy. O nim posłuch nam dającym, racz rozprawiać tu, a bystro. On wstępuje wszak dla istot tak opieki, jak pożytku. Ten straszliwy świat popatrzy, kto bezradnie go zawoła, wnet zostanie wyzwolony, jego imię strach przeraża.
Uciszeni, w nim schronieni, kto ich toni, choćby dotknął, wraz ci mędrcy go oczyszczą, świętym wodom trzeba służyć. Któż kto pragnie tu czystości? Tutaj mi się skojarzyło z tą strofą, która mówi właśnie o dwóch rodzajów kultu bardzo ważnych dla Bhagavatów, to znaczy kultu święty i odwiedzaniu miejsc pielgrzymek. O tym będziemy dzisiaj czytać w kolejnych strofach, bo będą wyliczone najważniejsze kulty i ryty polecane przez Bhagavatów i między innymi będzie też odwiedzanie miejsc pielgrzymek. Nawet będzie Upasprysta, Svarduni, Apoh. Nie, tutaj się akurat nie pojawia. Dobrze. Nikt nie ma problemów takich, także to chyba coś tylko u ciebie jest takiego. No jak chcesz, to ci, nie wiem... Madaju, weź się wycisz trochę, co, bo słychać ciebie. Dobra. Któż kto pragnie tu czystości, nie chce słuchać chwalby Boga, świętym wierszem ułożonej czy z masy kali. Wierny, mów o czynach zacnych, przez uczonych opiewanych, tego, który dla graszki przed różnymi tam... rozmieszcza. Więc roztropne opowiadaj o stąpieniach opowieści, to, wiesz, także... który zgodnie z wolą złudą swą zabawy stwarza. Nie możemy się nasycić męstwem Boga sławetnego, słuchającym znawcą smaków jest obsłuszy z każdym krokiem. Zaiste Kesava z Ramą czynił czyny ponadludzkie. Bóg ukryty, niewidoczny, co człowieka pozoruje. Wiedząc, że już nadszedł Kali, my na wisznuickim polu, dzięki długiej tej ofierze, mamy czas o Kali słuchać. A na Tam pewno przez Twórcę objawionyś, co ocean chcemy przebyć, może każdy, odnieść który cnotę niszczy, nie ma kresu tysiąc. Tych analizy tekstów sanskryckich. Kiedy Kryszna, władca jogi, prawa stróż braminom miły, do siedziby swojej odszedł, gdzież należy szukać prawa? No dobra. Dobrze, tak się kończy pierwszy rozdział i zaczynamy drugi. Vyasa uvaca. Iti sam prashna sam hrishto vipranam ramahaurshanih pratipudya vachastesham pra vaktum upa chakrame. Vyasa rzekł. Tak to ramaharshanowi z pytań mędrców wielce rady słowa ich wpierw uszanował, potem zaczął opowiadać. I zanim uszanuje słowa mędrców, co zrobi dopiero w czwartej albo piątej strofie, najpierw trzy strofy takiej inwokacji Samsuta wypowie. Do swojego guru, czyli do Siuki. Suta uvacha. Yam pravrajantam anupeta apeta krityam dvaipaya no virahakata ra juhava putreti tan mayatayata ravo vinedus tam sarva bhuta hridayam munim anatosmin. Suta rzekł. Gdy bez nauk wywędrował powinności zbyty, synu krzyknął dvaipayana rozłąką przejęty, tylko drzewa z nim jednakie echem się ozwały, jemu sercu wszystkich istot, mędrcowi się kłaniam. Jeszcze jedna strofa w tym samym metrum Vasanta Tilaka. Jak swanu bhavam akila śruti, jak swanu bhavam akila śruti saram ekam, adhyat madhivam atititir shatam tamondham, samsari nam karunayaha purana guhyam, tam vyasa sunum, upajami guru muninam. Swym uczuciem przepojone sedno objawienia, co dla przebyć mrok pragnących lampą jest na jaśni, śmiertelnikom on wysłowił puranę sekretną, w synu wiasy, mistrzu mędrców, szukam ja protekcji. I ostatnia strofa, którą tutaj bardowie zaczerpnęli, z Bhagavata, z Mahabharaty. Narayanam namaskritya
Naram chaiva narottamam, devim saraspatim vyasam, tato jayam udirayet. Narayani się skłoniwszy, narze z ludzi najpierwszemu, Saraswati oraz Wiasie, niechaj wzejdzie już zwycięstwo. Dobra. Oj, Kala tutaj do nas też dołącza. No to do zobaczenia. Dobrze. I tutaj na początku było, Madaju, jak rozmawiasz przez telefon, weź się wyłączaj głosem, bo ciebie słychać, dobrze? Mówię do ciebie, Madaju, że jak rozmawiasz przez telefon, to się wyłączaj, wiesz? Bo słychać. Bo myślałem, że się wyłączyłem, przepraszam. Było słychać. Nie było ciebie jak poinformować. Dobrze. Przepraszam, ale tu tam miał problemy. Tak, już jest z nami. Mam nadzieję, jeszcze nie na wizji. Cześć, cześć. Jeszcze głosem. Dobrze. I tutaj mieliśmy w pierwszej strofie, że nasz Suta uszanował słowa mędrców i tutaj jest, w jaki sposób to robi. Munaya sadhu prishtoham bhavadvir lokamangalam yatkritah krishna samprashno yenatmasu prasidati. Czyli wychwala to, jakie pytania oni zadali. Mędrcy, dobrze mnie pytacie o pomyślność tego świata, te o Krysznę dociekania, dzięki nim jaśń w pełni rada. Tutaj tak jest trochę niegramatycznie po polsku, widzicie, tak niedokończone, ale tak naprawdę w sanskrycie też jest tak samo. Jat Kryszna, Kryszna Samprashno, tak? Które zapytania o Krysznie, i tutaj jakby kończy się zdanie, jenatma suprasidati, przez nie raś jaś jest rada. Dlatego też próbowałem podać to też po polsku, żeby też było takie trochę niegramatyczne do powiedzenia, a jednocześnie chyba w kontekście się daje zrozumieć jako całość. Sawal pumsam paraodharmo, yato bhakti radhokshadje, ahaituki apratihata, yayatmasu prasidati. Ludzkim prawem to najwyższym, co do Boga miłość budzi, bez przyczyny niezniszczalną, dzięki niej jaś w pełni rada. Więc mamy od razu, od bhakti się zaczyna. Wiadomo, co jest esencją dla Bhagavatów. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashuvairagyam Jnanam Chayat Ahaitukam. I to już jest strofa, którą ostatnio czytaliśmy. Yoga uczuć skierowana wprost do Boga Vasudevy beznamiętność szybko budzi oraz mądrość bez przyczyny. Widzicie te ahaitukam, ahaituki, tutaj była bhakti, ahaituki, a tutaj mamy dniana, która też jest ahaituki. To słowa się cały czas pojawia. No i jest takie bardzo znaczące, że te doświadczenia, czy miłości, uczucia, czy nawet tutaj w tym przypadku wiedzy, są one w pewnym sensie nieuwarunkowane żadnym innym wysiłkiem czy czynem. Są bez chetu, bez przyczyny. Dharmak svanuszthitah pumsam viśvaksena kathasuyah notpadayetyadiratim śrama eva hi kevalam. Prawo dobrze wypełniane, jeśli uczuć nie obudzi, do owiszwaksenie gawęd jest jedynie znojem ciężkim. Jak się gawęda wam podoba na katha? Nie pytam się ciebie, Kalatuta. Dobrze, że masz wyłączony mikrofon. Mi się bardzo podobało gawęda na katha. Takie trochę archaiczne. I gawęda się kojarzy z takim gawędzeniem przy ognisku, więc co tam ofiary pełnili, to tak się dobrze komponuje chyba. A dzięki, dzięki. Dharmasya japavargasya narthordhayopakalpate narthasya dharmakantasya kamolobhayahismritah. Nad tą strofą się ostatnio męczyliśmy. Pamiętamy, jest to dharma, artha, kama i gdzieś w tle moksza się pojawia. Dharma jako prawo, artha jako zysk, kama jako przyjemność, tak tutaj tłumaczę. No i zobaczmy, co mi z tego wyszło. Prawo wiedzie do
wolności, czyli ta apawargas jako tak naprawdę do wyzwolenia. Prawo wiedzie do wolności, więc dla zysku niech nie służy. Zysk na prawość skierowany nie ma wieść do przyjemności. Chyba sens oddaje. Strukturę gramatyczną musiałem mocno zmienić, bo tutaj te genetywy i te artha, które się powtarza raz w znaczeniu celu, raz w znaczeniu arthy jako właśnie zysku z artha siastry. Prawo wiedzie do wolności, czyli ta dharmasya apavargasya, więc dla zysku niech nie służy, tak? Upakalpate nie nadaje się do arthaya. Zysk na prawość skierowany, dharma ekantasya, tak naprawdę to jest artha, który jest eka anta, którego jedynym celem jest dharma. Zysk na prawo skierowany nie ma wieść do przyjemności, tak? Kama lobhaya, dla zyskania przyjemności hi smrytach. Nie jest smryta dosłownie znany. Tamasya nendriya pritih, labha jiveta yavata, jivasya tatwa jijnyasa, nardho yah cheha karma bhih. Niech przyjemność nie prowadzi do rozkoszy zmysłów, żyjąc. Tutaj jakiś przecinek by się przydał. Pamiętamy, że tutaj jiveta yavata, tak? Jak długo się żyje. Ale już mi się choroba nie mieści to w metrum zupełnie. Celem życia prawdy szukać, a nie zysk zdobyty czynem. Nie, to mi się jeszcze nie podoba. Będę musiał popracować nad tym. Kamasya na indriya priti, tak? Kamasya na indriya priti. Nie przyjemność zmysłowa, labha, zyskana. Dziweta javata, tak jak długo się żyje. Tutaj można by labha. Czy ona jest zyskiwana tak długo, jak się żyje? Dziwasja tatwa dzidniasa, a życia to ciekanie o tatwie, o prawdzie. Na artha jach, a nie dla zysku, cia iha karma bi, zyskiwanego przez pracę. Niech przyjemność nie prowadzi do rozkoszy zmysłów, żyjąc. Celem życia, nie tutaj, celem życia prawdy szukać, a nie zysk zdobyty czynem. No nie pasuje mi to, ale to jeszcze popracuję na tym. Macie jakieś pytania albo do wcześniejszych stref, czy zaczynamy? Ja jeszcze 1.29 chciałem zapytać. Pewnie o tym mówiłeś, ale dopiero teraz mi wyszło do głowy to słowo apavargasya. Przetłumaczyłeś jako wolność, bo wolność to szersze pojęcie niż wyzwolenie. Wyzwolenie jest rodzajem wolności i właśnie chciałem zapytać, czy to dotyczy wolności jako takiej, czy rodzaju wolności, jakim jest wyzwolenie. Apavargya ma bardzo techniczne znaczenie i tutaj jest apavarg. Czemu nie ma? Apavargika. Może apavarga. Apavarga ma bardzo techniczne znaczenie i to po prostu znaczy, bo od czego to jest? Apavrycz, czyli tak wrycz. Weźmy, zobaczmy jeszcze. Wrycz to będzie porzucać. Bend, turn, pull off, wyłączać coś, usuwać. I teraz apavrycz to jest tak całkowicie. Apavrycz może będzie, apavrycz samo, apavrycz. Tak, wyłączyć coś. Drive off to tear.
porzucić. To quit, czyli coś above average, jeżeli coś chcemy wyrzucić, odrzucić, to jest czasownik above average. I od tego jest apa varga. Okej, apa varga. I ten termin głównie odnosi się po prostu do wyzwolenia. Więc apa varga to jest takie całkowite porzucenie pragnień w jodze. To w zależności od tego, jak która szkoła rozumie wyzwolenie, będzie to interpretowane, ale apa varga to nie jest jakieś tam wyzwolenie od czegoś czy porzucenie, tylko te najwyższe zdecydowanie. I od tego jest apa vargya. Tylko tutaj jest jeszcze apa vargya, no tutaj nieprzetłumaczony termin, ale to jest po prostu derywat tego. I teraz mamy tutaj dharmę nazywaną apa vargya, czyli dharma, która ma służyć temu najwyższemu wyzwoleniu. No tutaj wolność. No na pewno nie jest to żaden materialny przejaw wolności, tylko ta najwyższa. Więc myślisz, że wolność ma szersze znaczenie, no tak, niż wyzwolenie? No, wolność jest takim szerokim pojęciem, mogą być różne rodzaje wolności, prawda? Więc na przykład No przydałoby się niepodległość, tutaj. coś rodzaj wolności, a to nie chodzi o niepodległość, prawda? Zdecydowanie, zdecydowanie. I to może być tutaj mylące w tłumaczeniu. Masz rację. Tylko pomyślę jeszcze w takim razie nad tym, bo no, jeszcze muszę się zmieścić w padzie. A wyzwolenie, No, cztery sylaby, tak, rok. jest jedna więcej sylaba. A Co? nie, tyle samo. Do wolności, ale Nie, mamy do przepraszam, jedna więcej. wyzwolenia. Wolenie, cztery wyzwolenie ma. No. No to trochę. Także dlatego tutaj umieściłem. Dobra. To lecimy. Vadanti tatuavidas. Jak z dnia Vedanti tatuavidas tatuam yajjñānam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. No ktoś, kto zna Bhagavata Puranę, szczególnie w tradycji Chaitani, to musi znać ten werset. Dziwa nad nim, Dziwa Goswami na podstawie jego praktycznie pisze swoje sandharwy. Od niego zaczyna całą swój wywód teologiczny. Mowa o trzech aspektach Boga. Brahman, Paramatma i Bhagavan. Czy one są tak rozumiane w Bhagavata Puranie, jak je rozumie Dziwa Goswami? Nie jestem do końca tego przekonany, bo takiego wywodu, jak on, te terminy Brahman i Paramatman i Bhagavan, one wydaje mi się, że w Bhagavata Puranie nie są aż tak podkreślane, jak zrobił to Dziwa, ale na pewno są one ważne. No i tutaj, no dobra, ale po kolei, zacznijmy w ogóle, co tutaj jest. Vadanti. Wać, mówić. Uwacza, pamiętamy ten termin najczęściej pojawia się. O, ale ja tutaj choroba nie będę mógł, spróbuję tak zrobić, żebym mógł też. No. Dobra. Teraz mam narzędzia. O, będę mógł. Tutaj sobie podkreślimy, bo Vadanti znaczy mówią oni. Uvaca powiedział, to jest czas przeszły, a Vadanti to znaczy czas teraźniejszy, to znaczy, że jest cały czas aktualny. Pomimo tego, że strofa ta została wypowiedziana, no, grubo ponad 1000 lat temu, to ciągle mamy czas teraźniejszy, więc Vadanti. Vadanti, a kto Vadanti? Tatva vid. I tatva vidaha znaczy liczba mnoga. Tu mamy bold, bo to jest nasz podmiot.
Wit na końcu złożenia znaczy znawca czegoś, znawcy prawdy. Przed chwilą mieliśmy, patrzcie, jak to wszystko się ze sobą łączy. To jest po prostu niesamowite, jak się dziwasja tatua dzidniasa przed chwilą mieliśmy, prawda? Celem życia jest dzidniasa, dociekanie o tatwie. A tutaj mamy od razu tatwa widas, ci, którzy znają prawdę. Więc od razu mamy podkreślenie, to naprawdę jedna strofa z drugą, po prostu jest to ciąg bardzo logiczny. Więc tatwa widas, ci, którzy znają prawdę, tatwę, przypomnijmy sobie, jak to jest podkreślone. Tutaj mamy termin tat, to jest zaimek, musimy go szaro zrobić, bo vadanti tat, to znaczy mówią o tym. I tat to jest to, o tym neutrum. Czy może być też maskulinum? No ale tutaj zdecydowanie jest neutrum. Saha, tam by było, przepraszam, oczywiście, że nie może być. Tat jest zdecydowanie neutrum. To by było tam, jeżeli byśmy mieli o tym. Vadanti, tatua vidas, tat tatuam. O tej prawdzie. Jat dżnanam advajam. To wszystko jest do naszej prawdy. Czyli tatwa vidaha, podmiot. Ci, którzy znają prawdę, mówią o tej tatłam prawdzie, jat, która jest dżnanam, wiedzą. I teraz mamy piękny termin advajam. Niedualną? Dwaja znaczy od dwa oczywiście, czyli od dwa naszego. Przypomnijmy sobie, że liczebniki w sanskrycie są praktycznie identyczne jak w języku polskim. Ekam, dwe, trini, czatwari, pancia, szat, sapta, aszta, nawa, dasia. 10. Praktycznie wszystkie brzmią, to jest po prostu zupełnie niesamowite. Jak pierwszy raz spotkałem się z tym, mówię, wow, to naprawdę jest coś na rzeczy. I tych wyrazów, które w językach słowiańskich i w tym w języku polskim mamy wspólnych z sanskrytem przez język perski, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc dwaja znaczy dwa. I tutaj jest adwaja, czyli która nie jest dwójnią. Nigdy nie wiem, jak to tłumaczyć, bo tutaj chodzi no tak, tutaj w tym kontekście na pewno to jest dualizm rzeczywistości, bardzo podobne do tego, co filozofowie greccy dyskutują, prawda? Monizm i dualizm jest albo rzeczywistość jednorodna, która jest z jednej substancji złożona, albo z dwóch substancji. Najczęściej to jest duch i materia. I tutaj jest to samo, tylko ta adwaja odnosi się też do różnych innych aspektów, chociażby do dwójni między dziwą a Bhagawanem i tak dalej, i tak dalej. Ale te dwaja będzie też się odnosić do wszystkich wielkich przeciwności, czyli sukha, dukha, szczęście, nieszczęście, sita, uczna, zimno, ciepło. Wszystkie te przeciwności, które są w tekstach filozoficznych, w tym Gicie podkreślane, to też będzie dwaja. Ale tutaj koncentrujemy się, że jest ona advajam, czyli jest monistyczna, nie jest dualną, nie ma w niej dwójni. Więc tatwa widach, ci, którzy znają tatwę. Aha, tutaj te tatwa, to jest tat i dodane do tego tła. Już Wam o tym mówiłem, ale przypomnijmy, jeżeli tła dodaje się do jakiegokolwiek rzeczownika, on tworzy poziom abstrakcyjny. Czyli mamy go, to jest krowa, jakakolwiek krowa chodząca po ziemi. Natomiast gotła to będzie krowiość, taka sama istota krowy. Mamsa, mięso, mamsa tła to jest mięsość, ta istota mięsa. W tekstach filozoficznych te tła się bardzo często powtarza. I tutaj te mamy tła dodane do tat. To jest tość, czyli coś,
taka istota rzeczy, istota tego, istota tości, czyli każdego czegoś, co możemy nazwać tatuą. No, my przetłumaczymy to jako prawda, ale no, warto pamiętać, jaką fajną tutaj ma konotację. Więc znający tość, która jest tością, która jest wiedzą adwajam, niedualną, siabhyate jest nazywana, siabhyate, pasywna tutaj forma, zróbmy czasownik z tego, podkreślmy, siabhyate, jest ona nazywana, siabda, słowo siabhyate wybrzmiewa. Tak, i tutaj mamy jeszcze iki. Wszędzie po każdym tym jest iki. Pamiętamy, że iki daje nam cudzysłów. Cudzysłowa w sanskrycie się kończą, a nie wiadomo, gdzie się zaczynają, więc musimy zawsze no, tak dojść do tego, gdzie jest jego początek. Tu jest dosyć proste, bo tutaj mamy Advajam i teraz Brahma, cudzysłów. Paramatma, cudzysłów. Bhagavan, cudzysłów. Tak jest nazywana. Nazywana. Shabdiate. Czyli mamy, że ta prawda, tatwa, która jest dźnianą, jakąś wiedzą, która jest niedualna, ona jest nazywana Brahmanem, Paramatmanem i Bhagavanem. No, wywodów na temat tej strofy i zrozumienia, czym jest Brahman, Paramatman i Bhagavan jest mnóstwo, więc ja nie będę się teraz w to bardziej wgłębiał. Może ewentualnie, bo tak, ten dualizm Brahman-Bhagavan jest dosyć znany. W literaturze puranicznej wśród Bhagavatów termin Bhagavan zastępuje Isha, tego, którego znamy Isia, czy Iśwarę, którego znamy z Upaniszadów, czy z tekstów Sanki, czy Sanki mniej, bo Sankia w ogóle nie uznaje Iśwary, ona uznaje Purusza, chociaż jest to ten sam, tylko że tam Purusza jest mnogi, ale yoga już i inne systemy, większość systemów uznaje istnienie Iśwary, którego na przykład Yoga Sutry definiują jako szczególny rodzaj Atmana. I tutaj ten Bhagavan jest to właśnie ten Saguna Brahman, czyli Brahman posiadający cechy, ewentualnie właśnie Iśwara, czyli władca, z którym można w jakiś sposób wchodzić w kontakt, bo Brahman jest to ten abstrakcyjny duch. No tutaj też trzeba by było cały wykład na ten temat poczynić, jak on jest rozumiany od najstarszych tekstów. Bo oczywiście Brahman to jest na początku po prostu Veda, słowo jako takie, później to jest od brych w ogóle, zwiększać się. Później Brahmanem jest nazywany cały świat. Potem przechodzi to do abstrakcyjnego właśnie ducha i jednocześnie świata i no, na niego się nakłada naprawdę bardzo dużo różnych konceptów. W każdym razie Brahma w tym momencie jest to ten Bóg bardzo abstrakcyjny, którego można nazwać tym Advajam, natomiast Bhagavan jest już ten Bóg, z którym można wchodzić w kontakt. A Paramatman jest w tym momencie czymś pośrednim, bo jest to Atman, który jest Parama, najwyższy, czyli jaźń, która jest najwyższa. Ja bardzo często tłumaczę ten termin jako nadjaźń. Ta koncepcja bardzo często pojawia się, ona wcześniej się zaczyna pojawiać już w Upaniszadach, a tak naprawdę już bodajże w Rygwedzie albo w którejś na pewno z Samki, Rygi Ajur-sama i Adharva. Wydaje mi się, że w Rygwedzie jest strofa, która mówi o tym, że są dwa ptaki na drzewie. Jeden z nich na drzewie tutaj jest pipala. Pipala to jest fikus religioza, ten sam, pod którym medytował Budda. I on ma takie malutkie figi na sobie. One nie są za bardzo smaczne, ale widać, że ptaki je lubią.
I są dwa ptaki na właśnie Pipalu, z których jeden zjada owoce tego drzewa, drugi się tylko jemu przygląda. I właśnie one, oba te ptaki mają mieszkać na drzewie ciała, czyli na lotosie serca, no różnie, w późniejszych tradycjach będą różnie przedstawiane. Niektórzy je ze sobą identyfikują, to znaczy, że jest to ten sam Atman, który jeden jest wyzwolony, drugi nie jest wyzwolony, czeka na wyzwolenie tego drugiego, więc może on się nim stać. Albo te bardziej teistyczne nurty będą iść w tym kierunku, że jest to Bóg w sercu i jest to Atman, który cieszy się jeszcze doznaniami tego świata. No w każdym razie Brahman, Paramatman i Bhagavan są trzema aspektami coraz bardziej dostępnego Boga te wszystkie mają być tatwą, mają być prawdą, istotą, dżnanam, która tak naprawdę jest adwajam, więc nie można powiedzieć, że są one trzy. Jak pierwszy raz kiedyś przeczytałem tą strofę, to sobie pomyślałem, wow, nikt lepiej nie powiedział o Trójcy Świętej. Prawda? Jeżeli byśmy mieli dogmat Trójcy Świętej rozbijać, rozkminiać Bóg, Syn Boży i Duch Święty, to po prostu tutaj jest on idealnie wyłożony, jeśli byśmy mieli Brahmana, Paramatmana i Bhagavana. I jednocześnie cały czas jest to Advajam, nie są one różne i dualne. Także profesor Wyrski bardzo często Trójcę Świętą porównuje do Brahmy, Wisznu i Siwy, do Satwy, Rajas i Tamas. One gdzieś pobrzmiewają, ale tutaj moim zdaniem jest jeszcze to bardziej dobitnie wyrażone. Dobra, czy coś jest niejasne w tej strofie? Bo lecimy dalej, ale może coś z technicznych aspektów jest niejasne albo z teologicznych. O tych dwóch ptakach to była mowa chyba Szwetara Upaniszad, wydaje. Jest ta O ptaka. odmianka. O tych dwóch ptakach na drzewie, tak? I że jeden nie owoce. To mi się wydaje, to jest Szwetara Upaniszad, ale która Tak, jest na pewno Upaniszad? Śwetashvatara jest powtórzone, natomiast to wcześniej, ja Aha. to kiedyś szukałem i to już chyba w Rygwedzie znalazłem, na pewno w którejś z Samhit, także, bo ten wątek powtarzany i on jest bardzo, bardzo stary. Ale w Śwetashvatara tak, jest już tak bardzo dobitnie wyrażony i później w następnych tekstach też. No co, mamy w takim razie Tattva, Vidas, podmiot. Oni, Vedanti, mówią o tej niedualnej prawdzie, która jest wiedzą, właśnie niedwoistą. Mówią o niej Brahma, Paramatma, Bhagavan. Tak jest Shabdiyate nazywana, tak ona wybrzmiewa. Śradadhanamunayo Jnana Vairagya Yuktaya Pasyanti Atmachatmanam Bhaktya Shruti Grihitaya Tat Śradadhanamunayo Jnana Vairagya Yuktaya Pasyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Śruta Brihitaya. To jest po prostu przepiękne i to naprawdę tak fajnie się łączy. Pamiętacie, przed chwilą było Dnianam Vairagyam Ahaitukam, prawda? Że Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati. Ona rodzi, sprawia urodzenie. Asiu, szybko. Czego bhakti? Vairagyam i dnianam. I teraz mamy te same rzeczy tutaj. Dniana, Vairagya, Yuktaya. Oni są, bo tutaj Munayaha, dobra, po kolei. Śradadhana,
Śraddha dhanaha, tutaj jest, tylko tego nie widać. Munayaha, mędrcy, muni, wieszczowie. Dhyana vairagya yuktaya, to wszystko jest podmiot. Więc ci muni, którzy są śraddha dhana, pokładający, bo to jest od dha, składać, pokładać, śraddha, wiara, śraddha dhana, pokładający wiarę, czyli wierni. Bardzo, bardzo podobna ta koncepcja do naszych wiernych, prawda? Pokładający wiarę muni, którzy są yukta. O, zaraz, zaraz, zaraz. Nie, 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 to nie jest podmiot. To nie jest o nich. To jest o bhakti przecież. Yukta, yuktaya. Yukta, yuktaya, prawda? Bhaktya, yuktaya. Śruti grihitaya. A oni pasjanti mamy. Tutaj mieliśmy czasownik badanti, mówią, a teraz czasownik teraźniejszy, tak samo pasjanti widzą. Dobrze, więc ci muni, którzy pokładają wiarę, a teraz tat. Jakbyśmy to zrozumieli? Ja myślę, że tutaj powinien być jednak myślnik. Tat śraddha dhana. Czyli pokładający w to wiarę. Może też być bez myślnika, jako niezłożenie, ale będzie to też to samo. W to, czyli mieliśmy neutrum tat tutaj, prawda? Tutaj ci zmieniło się dlatego, że tutaj jest si, które si zmieniło się w ci, a wtedy te ty zmieniło się w ci też. Ale mamy śraddha dhanaha, tat śraddha dhanaha, pokładający w to wiarę, czyli w co? W tą tatwę, która jest adwają. Tat śraddha dhanaha, munayaha, pasyanti. Widzą. I co oni widzą teraz? Atmanam. Jaśnie widzą. Albo po prostu widzą siebie. Pamiętamy, że Atman jest zaimkiem zwrotnym. To jest nasze się. Dlatego po angielsku on jest oddawany najczęściej jako self, prawda? Self, siebie. I tutaj Atman najczęściej oznacza siebie. Więc atmani, to jest lokativus, będzie znaczyć w sobie. Czyli siebie w sobie widzą. Albo jaźń w jaźni. Można w ten sposób przetłumaczyć, bo atman tutaj już funkcjonuje zdecydowanie jako jaźń, ale no pamiętamy, że to znaczy w tej podstawowej znaczeniu znaczy się, siebie, sobie i to wszystko jest jako atman. Więc ci, którzy pokładają w to wiarę, oni widzą Atmana w Atmanie. Tutaj te cia jest połączeniem. Atmani, Atmanam. A dzięki czemu są w stanie siebie wreszcie zobaczyć? Ponieważ zobaczenie siebie jest celem jogi. Celem całej duchowości jest ujrzenie, żeby podmiot zobaczył podmiot. Ale nie jako przedmiot, tylko jako podmiot. To jest cały ten konflikt, bo podmiot nie może się zobaczyć. I na tym bazują całe spekulacje upaniszadowe, mówiące właśnie o się, o tym zwrotności, czy może podmiot siebie ujrzeć. I oni wreszcie siebie widzą w sobie. Stają się tym jednym podmiotem, który jest postrzegającym i jest postrzeganym. I dzięki czemu to się dzieje? W jaki sposób oni osiągają ten cel? No i mamy tutaj instrumentale, teraz wszystkie inne, które nie możemy niczym zaznaczyć, bo już byśmy nam nie starczyło koloru, czyli kim, czym.
Bhaktia, poprzez miłość. Dzięki miłości, dzięki oddaniu wiemy, mamy całą spektrum, czym jest bhakti. Tutaj już bardzo rozwinięty koncept. Dzięki miłości, będziemy, żeby to było krótko, będziemy to tłumaczyć jako miłość. Dzięki miłości, która jest yukta, wyposażona w coś. Ona jest yukta w dżnanę i wairagię, w wiedzę i, jak tłumaczyliśmy, wairagia, asceza, wyrzeczenie, wi Randź, prawda? Kolorować, wairagya, virandź, bez kolorów, jak my przetłumaczyliśmy tutaj? Beznamiętność, wairagya. No dobra, niech będzie. Czyli tutaj bardzo ciekawe, ta dyskusja znajduje się w Padma Puranie. Chyba tak, Mirku, może ty pamiętasz o Bhakti. Taka bardzo fajna dyskusja, jak Bhakti ma dwóch synów. Jednym synem jest Dżniana i Vairagya. To jest tak naprawdę historia rozwoju nurtu nabożnego oddania Bhakti. I ta Bhakti, ona traci dom na północy, wędruje na południu. Na południu jej synowie Dżniana i Vairagya słabną, obumierają prawie że, więc ona musi się ratować. I jest cała jej fajna wędrówka opisana, ale która jednocześnie pokazuje, że bardzo często bhakti, czyli ta miłość, ta nabożność, ona gdy nie jest połączona z wiedzą taką filozoficzną, teoretyczną, ale też doświadczoną i z vairagią, czyli pewną ascezą, z tym brakiem lgnięcia, w tym momencie ona może stracić swoją moc. I tutaj nasi teologowie, Bhagavatowie, oni od razu kładą na to nacisk. Oni widzą tego Atmana, Atmanam dzięki Bhakti, ale ta Bhakti jest yukta wyposażona w dżnanę i vairagye. I jeszcze jeden jest śruta grihita. Grah znaczy chwytać, dlatego graha, planeta to są chwytacze. Nie wiem dlaczego. Navagraha, prawda? Dziewięć planet, dziewięć ciał niebieskich, to są dziewięć chwytaczy, więc Gryhita to jest pochwycony. I pochwycony, czyli ta bhakti jest pochwycona dzięki czemu? Śruta. To jest oczywiście dzięki słuchaniu, ale tutaj łączy się to z śruti, czyli objawieniem. Jest śruti i smriti. My to tłumaczymy jako objawienie i tradycja, tak najczęściej to jest tłumaczone. Śruti to jest objawienie, a smriti to jest tradycja, czyli wszystkie. Upaniszady to jest jeszcze śruti. Ryk, Jajur, Sama, Adharva, czyli Samhity, Brahmany, Aranyaki, Upaniszady to jest śruti wszystko. Czyli ta wiedza usłyszana, boska. A później jest smriti, czyli to, co jest zapamiętane. I tutaj autorzy podkreślają, czym jest ta bhakti? Bhakti musi mieć dżnanę i vairagye i musi być pochwycona przez śruti, czyli usłyszana poprzez tradycję. I wtedy może ona atmanam objawić, atmani w sobie. Dobra, ja to mam. Macie to? Coś jeszcze chcemy zrobić z tą strofą, czy możemy lecieć dalej? To Jak jeszcze. nie ma, jak nie ma pytań. Dobra. Tat śradadhanaha, tak? Mający w to wiarę, munayaha, mędrcy. Dżniana Vairagya Yukta poprzez bhakti, która jest wyposażona w dżnanę i vairagye, pasjanti widzą atmani w sobie, cia atmanam siebie, bhaktia poprzez miłość, śruta grihita ja pochwyconą przez
Objawienie. Nie lubię pisma, ponieważ śruti było, to była jednak wiedza oralna, to było słuchanie. I tutaj, gdy my mówimy pisma, to jest mocna, oczywiście musimy to jakoś oddać w naszym kontekście dzisiejszym, ale oni, pamiętajmy, że cały czas oni słuchali, oni tego nie zapisywali, to nie były pisma, to były właśnie teksty słuchane. Atah, pumbir, dvija sreshtha, varna shrama vibhagasya, haritoshanam. No, lecimy na grubo, jeśli chodzi o bhakti i no tak Bhagavatowie od początku pokazują swoje zainteresowanie i wykład teologiczny. Atah, pumbir, dvija sreshtha, Varna śrama vibhagasyah, svanuṣṭhitasya dharmasya, samsiddhir haritoshanam. Tu mamy podmiot. Samsiddhir. Odpowiedź na następne pytanie. Co jest doskonałością? Co jest doskonałością dharmy i co jest esencją pism z pierwszego rodzaju, czyli sam Siddhi. Siddhi to już jest doskonałość. Na przykład Yoga Sutry mówią o doskonałościach tych mistycznych, to są też Siddhi. Tam są jeszcze inaczej nazywane, ale ktoś pamięta, jak w Yoga Sutrach są nazywane? Siddhi albo, no nie pamiętam. A tutaj mamy sam Siddhi, to takie, no zobaczmy, czy te sam coś nam dodaje, oprócz wspólności albo zebraności sam Siddhi. Sam Siddha. Taki gotowy, prawda? Przygotowany, ten, sam Siddhi. Całkowitą doskonałość, spełnienie, perfection, tak? Sukces. Doskonały stan. Wyzwolenie. Final emancipation, tak? Czyli po prostu sam Siddhi to taka najwyższa doskonałość. Nie tylko Siddhi jako doskonałość. Od tego mamy Siddha, Siddhowie, te istoty, które po niebie podróżują. Oni też to są doskonali. Dobra, a tutaj sam Siddhi, tą najwyższą doskonałością, no i od razu odpowiedź. Co jest tą najwyższą doskonałością? Haritoshanam. Hari, no to mamy oczywiście naszego Wisznu, Hariego, a Toshanam to jest od tusz, radować, cieszyć. Toshana, zadowolenie, radość, przyjemność. Toshana, satysfakcja. Więc Haritoshana, przyjemność Hariego, jest najwyższą doskonałością. Samsiddhir Haritoshanam. Atah, to jest dlatego, atah, stąd, takie wynikowe. Atah, pumbhir, człowiek, pumbhir, przez ludzi. Dvija sreshtha, to jest wołacz. W liczbie mnogiej, bo suta zwraca się tutaj do całej swojej widowni, przed którą siedzi. O sreshtha, najlepsi z dvija, dwakroć zrodzonych. O najlepsi z dwakroć zrodzonych. Pamiętacie, co znaczy jeszcze dvija? Kiedyś już mówiłem, ale dża znaczy rodzić dwa razy. Dvija dosłownie Nie. dwój i Podwójnie rodzony. narodzeni. Słucham? Podwójnie narodzeni, tak? Tak, ale kto to jest? To są osoby, które mają inicjacje. Tak, które przeszły ceremonię upawita świętej nici, czyli otrzymały od guru Gayatri. Od dvija tym mówi Manusmriti. Tam mówi, że guru jest ojcem,
Gayatri jest matką, dlatego oni się drugi raz rodzą, są podwójnie narodzeni. I tutaj chodzi o braminów, kszatrów i wajsiów, którzy przeszli tą ceremonię świętej nici. Ale kiedyś wspominałem, że ten termin dwidża znaczy coś jeszcze. Kto jest jeszcze dwakroć narodzony? Taki. Ptaki, bo się rodzą raz z ciała, raz z jajka ptaka. I coś jeszcze. Zęby, bo raz A, są wieczne, a później wychodzą stałe. I to naprawdę w tekstach się pojawia, bardzo często jest mowa. Jak jest dwidża, może to znaczyć ptak. Albo dwidża może znaczyć po prostu danda, czyli ząb. Także trzeba na to uważać, że to się po prostu pojawia. Varna śrama vibhaga śah. Vibhaga znaczy z podziałów. Podział. Vibhaga znaczy dział, podział. Varna ashrama na varna, czyli stany społeczne, i ashrama, czyli etapy życia. Vibhaga śas, to jest z podziałów. Co to za forma jest? Vibhaga śas. To jest chyba forma jakaś nieodmienna, adwerbialna. Zobaczmy. Wydaje mi się, że po prostu z podziału vibha. Tam było chyba długie. Vibhaga. Nie, jest tylko podział. Zobaczmy, czy będzie vibhaga śas też. Rozmieszczenie. Vibhaga śas. Mamy. Nieodmienne, tak jest. Zgodnie z podziałem na części, tak? Part or share. Oddzielnie. O, może odpowiednio byłoby dobrym słowem, prawda? Odpowiednio do podziału na warny i aśramy. Vibhaga śas. Tak. Dobra, Pumbhir, Varna śrama vibhaga śas, Swanushthitasya dharmasya. Tutaj mamy genetywne formy, czyli dharmy tego naszego prawa, które jest su anushthita. Anustha znaczy wypełniać. Już Su znaczy tworzyć. było wcześniej, nie? Tak. Pamiętasz, przy czym to było, Swanushthita? O tej dharmie, jak dharma jest nawet najdobrze wykonywana, a nie rodzi tej Tak, na bhakti. dobrze wypełniana, tak, dharma, Svanushthitasya, tak jest. Czyli dharmy dobrze wypełnianej, co znowu świetnie pokazuje, jak oni cały czas trzymają się jednego wątku, powtarzają pewne rzeczy i dopełniają się tutaj. Fantastycznie. Tak. Dharmy dobrze wykonywanej, jakiej? Bumbhich, przez ludzi, o najlepsi z dwa, dlatego, a tak. O najlepsi z ludzi, przez ludzi, dobrze wypełnianej dharmy, odpowiednio do podziału na warny i aśramy, samsiddhir doskonałością jest haritoshanam. Zadowolenie, radość Hariego. Piękne. Atah Pumbir Dvija Shrestha Varna Shrama Vibhaga Syat Svanushthita Syat Dharmasya Samsidhir Haritoshanam. No to bardzo, bardzo jasno powiedziane. Ja już to mam. Czy macie też całą strofę już gdzieś, strukturę jej?
Coś jest niejasne? No tutaj nie ma podmiotu, ale ten podmiot jest domyślny, tak? Bo tutaj to jest, tak? No, no bo Podmiotem tak jest jak amfibium. wszyscy patrzymy, to widzimy czasownika, prawda? I tutaj trzeba sobie go dodać. A, czasownika nie ma. No Asti, po prostu jest. jest. Trzeba sobie go domyślnie dodać, żeby to zdanie jakoś. Tak. Tutaj trzeba czasownik dodać. Jest to zdanie bez właśnie czasownika, bo podmiot jest. Sam sit here jest podmiotem nam. Doskonałością zadowolenie Harry'ego i tutaj powinno być sam sit here. Harry dosha nam asti. Jest, albo bhavati. No dobra, to lecimy dalej. Tasmat ekena manasa Bhagavan satvatam patih shrotavyah kirtitavyascha dhyeyah pujyah cha nityada. Tasmat ekena manasa Bhagavan, mamy podmiot już, satvatam patih, mąż, pan, śrutawiach, kirtitawiach, no chyba też musimy na czarno, chociaż one pełnią nam rolę czasownika, ale są to imię słowy określające naszego Bhagavana. Dhyeyah, pujyah, cha nityada. Tasmat, znaczy zatem, dlatego, tasmat, i teraz w jaki sposób jest określone i czym? Manas, manasa, umysłem. Jakim umysłem? Eka, ekena, skupionym, będącym w jednym. Tutaj widzimy połączenie tekstów bhakti i teologii bhakti z teologią jogi. Yoga mówi o skupieniu. Osiem ang, czyli członów jogi, to yoga ośmiostopniowa. Trzy ostatnie człony to są coraz bardziej pogłębiane skupienie, to aż do dhyany i samadhi. I tam praca cały czas jest nad manas, nad umysłem, który ma się skupić na jednym przedmiocie, na jednej rzeczy. Więc mamy tutaj ekena manasa, to znaczy takim całkowicie skupionym umysłem, nie odchodzącym od tego. To bardzo wysoki pułap tutaj stawia dla medytujących Bhagavata Purana czy Bhagavatam. Ekena manasa, jednym umysłem, dlatego tasmat, ekena manasa, Bhagavan, Bóg, patih, pan, i tutaj satvant, to są wierni, albo mówiliśmy, że to też jeden z klanów dynastii Jadu, ale tutaj możemy satvatam patih, pan satvatu. I teraz ja, tawia, ania, te końcówka, to są tak zwane necessitativa, czyli coś do zrobienia. Kry robić, karia, kartawia, karania. Wykonanie, powinność. Więc śrotawia to jest do słuchania. Kir tawia. Do opiewania, do wyśpiewywania, tak? Tutaj od śru słychać, a tutaj jest od kirt, sławić. Zobaczmy ten czasownik kirt. Kirt. Mamy kirt. To mention. Wspominać, mówić, nazywać, wołać, recytować, powtarzać, deklamować,
komunikować, ale praise, glorify, tak? Wychwalać to jest to, co celebrate, to jest to, co później w tekstach jest. I więc kirtavya znaczy do wychwalania, do słuchania i do wychwalania. To jest wszystko określenie do tego naszego bhagavana, czyli tutaj po polsku nie mamy formy necesytatywnej, więc musimy powiedzieć, powinno się o nim słuchać, powinno się o nim śpiewać albo powinno się go wychwalać. Dhyeya, przed chwilą wspomniałem o Dhyana, jedna z trzech ostatnich faz Asztanga jogi. Do medytowania. On nim się powinno medytować. Czyli tutaj Dhyana jest takim już całkowitym skupieniem na przedmiocie medytacji. Dzisiaj zacząłem tłumaczyć trzeci rozdział Yoga Sutr Patanjalego i tam właśnie była różnica między Dhyaną i przypomnijcie mi, jest Dhyana, Samadhi, a trzecie Dharana. Parana. Dhyana i Samadhi, prawda? Więc Dharana jest to taka medytacja, jak tam jeden z komentatorów porównuje do wody kapiącej, że medytacja jest jak krople wody, która każda jest spadająca, ale każda jest osobną częścią, są przerwy, w których nie ma skupienia. Natomiast Dhyana już jest całkowitą medytacją, że strumień jest porównany do lania się oliwy albo miodu, gdzie jest gęsty, jednolity strumień, nie ma żadnej przerwy w medytacji. To już jest dhyana. Warto też pamiętać, że termin samadhi pojawia się stosunkowo późno w tekstach, w późnych Upaniszadach. W pierwszych jeszcze nie ma i jeszcze w Mahabharacie dhyana była celem jogi. Celem jogi była dhyana, nie samadhi. Więc wcześniej to ten termin dhyana zastępował nam właśnie ostateczny cel, czyli takie całkowite skupienie. Czyli mamy śrotavyah, kirtitavyah, dhyeyah. Powinno się o nim słuchać, powinien być opiewany, powinno się o nim rozmyślać, ale tak naprawdę to chodzi o takie głębokie skupienie. I jeszcze pujyah. To jest od pujy, znowu wielbić. Mamy od tego ceremonię pujy. I tutaj, tak, tutaj już też ten termin jako puja, jako ten rytuał był używany, bo Bhagavata Purana w 11 księdze opisuje ceremonię puja też dosyć dokładnie z wszystkimi przedmiotami kultu, które są, więc puja, powinno się go czcić właśnie wszystkimi tymi elementami kultu. I jeszcze w jaki sposób? Nitya. Nitya znaczy codzienny. Nitya to jest tak codziennie, stale, bezustannie. Ekena manasa, no to jest naprawdę bardzo wysoka poprzeczka tutaj. To jest taka wręcz doskonałość jogiczna opisana. Na czym ma polegać bhakti? Po pierwsze, ekena manasa dokonywana jest całkowicie skupionym umysłem. Przedmiotem medytacji jest Bhagavan, który jest Patihi, Panem Satwatu, i o nim powinno się słuchać, go powinno się wychwalać, o nim powinno się medytować i go powinno się wielbić. Nityada, stale. No dobra, idziemy dzisiaj jak burza. Ja już to mam. Jak wy? Czy coś jest niejasne, niezrozumiałe, coś warto dopowiedzieć? Lecimy dalej? Kiwnijcie choć głową. Tak, dobra. To lecimy. Dobra. Yat anu dhyasinayuktaha karma granthi nibandhanam chidhanti kovidaha tasya kona kuryat katha pratim. Yat anu dhyasinayuktaha
Karma Grandhi Nivandhanam Chindhanti Kovidaha Tasya Konakuryat Kadharatim. O, bardzo ciekawe. Teraz zaczyna się opis, co się dzieje, gdy wykonywana jest taka bhakti. Będziemy mieli rezultaty, będziemy mieli opis doświadczeń, które przechodzi taki adept, który jest w stanie w ten sposób skupić swój umysł. Jak po kolei są niszczone w jego sercu. No właśnie, i co jest niszczone, to zaraz się dowiemy. Yad anudhyasina yuktaha. Yukta znaczy zaprzęgnięty. To jest od yuj, od tego jest samo słowo yoga też, ale tu yuktaha znaczy zaprzęgnięci, znaczy tak zajęci czymś. Joginowie opisani są też jako yuktaha, czyli zaprzężeni do praktyki. Więc yuktaha. I oni są Yad Anudhyasina. Aha, ale tutaj nie, tutaj. Tutaj jest czym, co zawsze. Nie. Dobrze tłumaczę, tak jest termin Yuktaka rozumiany, ale tutaj jest on rozumiany nieco inaczej, bo mamy Asina Yuktaka, czyli zaprzężeni czym? Mieczem. Czyli co posiadający, innymi słowy, tutaj będzie w tej strofie znaczyć tej yuktaha. Mający asina. Asin znaczy miecz. O, weźmy. Asin. A nie ma. Asi. Jakiej to jest formy choroba? Czemu tutaj nie ma? Asin. Muszę poszukać, ale na pewno asin jest to zdecydowanie miecz, więc yuktaha posiadający miecz, anudhi, stałej medytacji. Dhi to jest od właśnie myśli, anudhi, może to będzie chociaż. Mówię wam, Bhagavatowie po prostu wymyślają takie słowa czasami. To nie są takie zwykłe, to nie jest Purana. Anudhi. No i nie ma. A długie? Nie. Anudhi, a może faktycznie tak, dzięki. O, jest. Anudhi. To think po prostu. Ale te anu daje tak, bo samo dhi to jest myśl, myśleć. I to nie jest normalne słowo, ale anudhi na pewno odnosi się tutaj, mieliśmy przed chwilą dhyanę, prawda? I to jest to słowo, tylko anudhi to tak pokazuje, że te dhi musi być stałe. A te jad, co tutaj znaczy? Nie mam pojęcia. No o nim chyba o tym no A, masz rację, faktycznie, może określi. być, że to określa Bhagavana, prawda, w tym Tak. złożeniu. Czyli medytacji, uzbrojeni w miecz, medytacji o nim. Yad anudhyasina yuktaha. Yad anudhi asina yuktaha. Dobrze, więc mamy uzbrojeni w miecz, o nim medytacji i mamy chindanti. Chid znaczy ciąć, przecinać i najczęściej jest określane mieczem, więc mają oni ten miecz już, oni są uzbrojeni i chindanti. Oni są jeszcze nazwani Kovidaha. Zobaczmy, co znaczy Kovida. Oprócz, to nie jest na pewno COVID.
No właśnie, eksperci, experts skilled learned. Dlaczego KH wid? Aśwa COVID-ach, czyli eksperci w jeździe konnej tutaj będą. Czyli uczony w czymś, bo to jest wid, ale kacha. Dziwne słowo. Macie pomysł dlaczego? Bo kacha znaczy kto, prawda? Kacha wid, znający kacha, coś. Jak to powstało? Ale tak, COVID-aha, czyli mamy tych ekspertów, znawców, uczonych, którzy są juktaha, wyposażeni w asina, miecz, rozmyślania o nim, ciągłego rozmyślania o nim. I oni chindandi. I teraz co chindandi opisane jest w tej strofie? Karma granthi nibandhanam. Nibandhana znaczy związanie. Grandhi znaczy więzeł. Karma to jest po prostu karmana, czyli węzeł karmana, nibadhna, splątany. Tu mi się zawsze, jak czytam tą strofę i podobne, bo takich z asina cięciem oczywiście i w gicie się pojawiają i w wielu innych miejscach, to jest stały motyw i w tym momencie przypomina mi się historia Aleksandra Wielkiego z przecięciem węzła gordyjskiego, tak on się nazywał, pamiętacie? Aleksander trafił do pewnej miejscowości, gdzie był zaplątany węzeł, którego nikt nie mógł rozwiązać i było powiedziane, że Pamiętam. kto go rozwiąże, ten stanie się panem świata. No i Aleksander długo nie czekając, zamiast próbować go rozplątać, wyciągnął miecz i go po prostu przeciął. Także węzeł gordyjski jest od tego właśnie znany. To chyba była Gordia miejscowość, dlatego węzeł gordyjski jest, ale tak. I tutaj mi się zawsze przypomina ta historia, więc oni chindanti, liczba mnoga, nibandhana. Ja bym jeszcze ten termin nibandhana sprawdził, żebyśmy już tak byli pewni, dlaczego jest dwa razy poplątany. Nibandhana. Nawet mamy związany, tak? Fastening. Fettering, bound, bound, zaciśnięty może, o, tajem, prawda? Zaciśnięty węzeł, to by było dobre. To jeszcze mamy grandhi, sprawdzimy. Od tego jest później grandha na przykład. Grandha, pamiętacie co to znaczy grandha? Księga. A dlaczego? Ponieważ pisano na liściach palmowych i jeżeli mieliśmy liście palmowe, to później je związywano sznurkiem dookoła. Więc to jest grandha, czyli coś związane razem. Grandha. Tak, wiązać razem. Ale później też artificial arrangement of words. Verse, composition, tak? Book in prose of verses, albo w prozie, albo tekst po prostu. Ale mamy grandhi, węzeł, tight, knot. No dobrze, to mamy, to chyba najlepiej by było zaciśnięty węzeł, prawda? Tutaj nibandhana, zaciśnięty, grandhi, węzeł, karmana. Dlaczego ten węzeł karmana jest tak mocno zaciśnięty? No to z tekstów jogicznych się dowiadujemy o tym, w jaki sposób samskary wpływają na siebie, produkując
różne tendencje, które zmuszają nas do działania, i to jest koło, z którego nie można się już wyplątać, gdy raz się do niego wpadnie. Dlatego jedyna możliwość jest to chwycić asin, miecz i chind, przeciąć. I oni chindanti, kovidaha. I teraz odtąd zaczyna się nowe zdanie. Tas jako na kuriat. To jest forma optatywna. Kona kuriat katharatim. I tu mamy następne dopełnienie. Kaha, kto na kuriat, o to jest nasze odkry, nie robiłby, nie czyniłby. Kona kuriat katharatim. Rati znaczy upodobanie. Katha do opowieści, albo jak to przetłumaczyłem ostatnio, do gawęd. Czyli kto nie zdobyłby tutaj, nie czyniłby, ale w tym znaczeniu, upodobania do gawęd, tasya o nim. Tasya kona kuriat katharatim. To jest takie pytanie przez Bardów retoryczne. Jeśli on jest taki wspaniały i można tyle uzyskać dzięki wychwalaniu go i tak dalej, to kona kuriat katharatim. Kto nie chciałby mieć upodobania do słuchania o nim? No dobrze, ja już to chyba mam. Macie jakieś komentarze, pytania, coś do tego chcecie, żeby jeszcze raz go rozłożyć, czy jest w miarę jasne? Bo chyba na nim dzisiaj byśmy skończyli, bo mamy 7 minut, to nie zdążymy już następnej strofy. Mi tak przychodzi do głowy werset z Bhagavad Gity, który mówi też o przecinaniu mieczem wiedzy, tak? Dokładnie, tam jest pamiętasz tą strofę, czy No ale nie. tam jest dnianasi, prawda? To bardzo często jest, ten motyw naprawdę często się pojawia. I tutaj Bhagavatowie nie od parady do tego nawiązują, ale patrzcie, jak zręcznie też interpretują, bo ta dniana, nie wiadomo czym jest ta wiedza. A tutaj mamy bardzo dosadnie powiedziane, to jest anudhi. To jest ta wiedza, to jest po prostu taka stała medytacja. Yad anudhi, to w tym momencie o nim medytacja. Czyli to bardzo fajnie, ten język komentatorski Bhagavatów jest po prostu fenomenalny. Jak wziąć oryginalną strofę, właśnie tam jest Jnanasi, prawda? A jest też Bhagavad Gita mówi to tam, gdzie jest to drzewo, prawda? Drzewo opisane rosnące korzeniami w górę, a gałęźmi w dół, które nie ma korzenia i tak dalej. I ponieważ nie można dotrzeć do jego korzenia, dlatego należy ściąć je mieczem. Tak? Czasami ten miecz jest nazywany mieczem nieprzywiązania, vairagi, a czasami jest mieczem wiedzy nazywany. Tutaj ewidentnie jest mowa, że jest to miecz anudhi, czyli rozmyślania. No dobra, to jeszcze raz w takim razie podmiot. Kovidaha, eksperci, znawcy, yukta, którzy są wyposażeni w miecz, asin, anudhi, o kim, yad anudhi, o rozmyślania o nim. Oni chindanti, przecinają, karma granthi ni bandhanam, czyli ściśnięty węzeł karmana, kropka,
Kona kuriat, któż nie czyniłby upodobania, któż nie zyskałby upodobania do opowieści Tasja o nim? No dobrze. To co? Jeszcze chcemy? Macie jakieś komentarze? Można jeszcze, żeby Jasne. zobaczyć. Halo, Można halo? ten tekst jeszcze wrzucić na ekran. Dobra, już się robi. Udostępniam. Jeszcze raz. Połączenie mam chyba. Czy tekst jeszcze można zobaczyć? Już. Ja mam też wolne połączenie, to trochę trwa. O właśnie. Tutaj tak odnośnie tego słowa anudhya. To jest anodhi. Nie wiem, czy dobrze to znaczy podążać. Nie, to nie znaczy podążać. Macie już ten tekst? Widać go? Tak, widać. Dhi znaczy myśleć. Anudhi to tak cały czas rozmyślać, rozmyślać po kolei. Tak? Anudhi znaczy, to się odnosi do tego, co było we wcześniejszej, czyli do dhyany. I ewidentnie tutaj jest wyzyskiwane to samo, tylko jeszcze ten koncept, że dhyana musi być stałą medytacją. Więc ten asin, czyli ten miecz, jest mieczem rozmyślania. Anudhi to nie jest podążanie, to nie jest anugam, ale anudhi, czyli rozmyślanie, kontemplacja, medytacja, mieczem medytacji o nim. Przepraszam, a mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym przedrostku Anu? Jakie on przybiera znaczenia? On często jest używany, ale tak różno. Czasami on zmniejsza coś. Zmniejszać nie, zmniejszać nigdy nie zmniejsza. Te wszystkie przyrostki dodawane do czasowników, one no, mają pewne znaczenie, ale ono jest takie za każdym razem trochę inne. Ale anu jest dosyć jasne. Anu znaczy po kolei, raz za razem, krok po kroku, czyli anu znaczy podążać za czymś. Właśnie, tutaj właśnie do tego już tu przełączyłem. Dhya, można tak jakby dhyana, czyli skupienie, czyli szósty stopień Asztanga jogi, czyli podążanie za skierowaniem uwagi w dhyanę. To jakby to całość oznaczało. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest. I tutaj zdecydowanie to jest nawiązanie do tych tekstów jogicznych mówiących o dhyanie. Słowo te dhyana było w poprzedniej strofie. Jeszcze raz ją przywołajmy tutaj, gdzie my ją mamy. Dhyeyah. O nim należy medytować. Dhyeyah. On jest w śrotawiach, kirtadawiach, dhyeyah i pudjach. I ta medytacja tutaj, ona będzie bardzo często wykorzystywana. Bhagavatowie, jedną z praktyk Bhagavatów, taką stałą praktyką, o której będziemy jeszcze mówić, czytając Bhagavata Purana stale, jedną z głównych praktyk była medytacja o postaci Boga. I są specjalne, cała Bhagavata Purana jest pełna takich modlitewnych tekstów do kontemplacji postaci Boga, opisujących go po kolei od stóp aż do czubka głowy. I to są specjalne teksty do dhyany, właśnie do medytacji, kontemplacji. Yoga Sutry mówią o tym, że
należy skupić się na Iśwarze i w jaki sposób należy się skupić na Iśwarze, dalej tego nie tłumaczą, ponieważ to było wytłumaczone już w tekstach Bhakti. A teksty Bhakti i Bhagavatowie szczególnie się w tym specjalizowali. W jaki sposób tworzyć obraz w swoim umyśle i kontemplować stale postać Boga. I temu właśnie mają służyć, temu ma służyć Bhagavata Purana i te partie, które są specjalne, przeznaczone do dhyany. Dlatego te Anudhyasina oznacza właśnie miecz tej kontemplacji, tej ciągłego rozmyślania o postaci Boga. To są takie nasze typowe wizualizacje, które się dzisiaj też praktykuje. Tak? Jak Anudhyasina. To co? Kończymy w takim razie na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Naprawdę wspaniale się z Wami czyta. Poproszę o więcej jeszcze uwag i komentarzy, bo są one bardzo, bardzo cenne. Dzisiaj, Mirek, bardzo Ci dziękuję za ten jad, co oznacza, że oczywiście o nim, do tym, który się odnosi do poprzedniego. Także bardzo, bardzo fajne. Fajnie też ma daje Twój komentarz z Gitą, no fantastycznie, także zawsze można coś odkryć więcej. To jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, no i do zobaczenia w takim razie za tydzień. Do Dziękujemy. zobaczenia.